Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wielu domorosłych historyków oskarża Amerykę, że Ameryka zdradziła Polskę w Jałcie, w Teheranie, że sprzedała Polskę Stalinowi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w sumie Stalin no to była stara komunistyczna, przebiegła polityczna gnida, która w zasadzie planowała opanować cały świat. No, w 2021 roku Ameryka upada pod naciskiem komunistów, no ale 80 lat temu to było troszeczkę inaczej. Trzeba pamiętać, że też polscy komuniści byli w Moskwie. Oni wciągnęli komunizm do Polski. Oni przesunęli o 200-300 kilometrów Polskę ze wschodu na zachód. Oni wygonili Polaków ze wschodniej Polski, czyli dzisiejszej Ukrainy, Białorusi. Oni wygonili Niemców z zachodnich terenów przedwojennych. No to wszystko było przez to, że był układ, pakt Ribbentrop-Mołotow. Mało kto tak w zasadzie pamięta, czy wie o czymś takim, że 13 kwietnia 1941 roku minister spraw zagranicznych Yosuke Matsuo Oka i sowiecki i rosyjski komisarz spraw zagranicznych Wieczesław Mołotow, no ten sam, który podpisał z Ribbentropem układ o nieagresji, no to Wieczesław Mołotow i Yosuke Matsuoka podpisali pakt neutralności ważny na 5 lat, czyli do 1946 roku. Do kwietnia 1946 roku. No i jest to pakt troszeczkę mniej znany niż ten sowiecko-rusko-niemiecki, ale jednak też jest to zmieniło historię. Zmieniło historię na Dalekim Wschodzie. Pakt Mołotow, Ribbentrop-Mołotow, no to wrzucił w zasadzie Europę w stan wojny. 1 września Niemcy najechali na Polskę, 17 września Ruscy najechali na Polskę. No i tak się skończyła okres odzyskania niepodległości po 123 latach. Do tego komuniści przyszli. No i mieliśmy komunistów od 1944 roku do 1989. No i dzisiaj mamy synów i wnuków komunistów, no bo oni nie zostali odsunięci od władzy. Mazowiecki, kretyn Mazowiecki postawił grubą kreskę. No i teraz mamy to, co mamy. W tym czasie wszyscy rozumieli, że cały ten, ta gwarancja Stalina, no i dogadanie się Japonii ze Stalinem, no to gwarantowało to, że cały ten atak, czy cała ta walka, czy chęć wojny państw osi, no bo to oś, to Axis, no to byli w zasadzie Włosi, Niemcy i Japonia, no i się skieruje bardziej na południe, czyli że Japonia się skieruje na Chiny. No w Chinach to już byli w Mandżurii 3 lata wcześniej, ale Stalin i Matsuoka dogadali się, że w zasadzie oni potrzebują Saksonów, Anglików, Amerykanów wykończyć. No i że muszą zbudować nowy ład światowy. No i do tego zaczęli to robić. Matsuoka, no to on był japońskim narodowcem. No i to było dziwne, że on właśnie podpisał z komunistycznym wrogiem taki pakt, ale to była pakt po prostu taki blitzkrieg, czyli nieprawdopodobne szybka wojna, no i wszyscy myśleli, że wygrali. Przez lata w Japonii, no to były dwie, jak oni doszli do, w zasadzie do rozwoju tego gospodarczego i wojskowego, no to tam była armia
i marynarka wojenna i armia, no to chciała zaatakować na północ. Armia chciała atakować na Syberię, chcieli zdominować ląd, chcieli podbić w zasadzie, no oni byli już w tej Mandżurii. Mandżuria, no to jest blisko do właśnie do ruskich, do Syberii, ale admirałowie japońscy, no to bardziej preferowali jednak, oni się jednak kierowali na tą bogatą Amerykę, no i europejskie terytoria w południowej Azji, no bo tam jednak były te Indochiny, Francja, Anglia, no Singapur był angielski, Indochiny francuskie i tak dalej, także Malazja, także to wszystko był łakomy kąsek dla Japończyków, no i oni zaatakowali wszystkich w sumie. Japonia była odłączona od amerykańskich źródeł, szczególnie oleju. Także no to był po prostu reakcja Ameryki na ten 1937, kiedy Japonia zaatakowała Chiny w Nanjing, czyli ten południowa stolica, no to tam zabili ponad 200 tysięcy Chińczyków. W moim przekonaniu ten najazd na Chiny, no to był początek II wojny światowej, nie 1 września, kiedy Niemcy napadły na Polskę, no ale to był początek wojny światowej. Wielu historyków i wielu amatorów historyków uważa, że atak na Pearl Harbor, czyli port perłowy, to było to, że po prostu te niesnaski, czy te nieporozumienia, czy niechęć do jakichś kompromisów między Ameryką a Japonią, Że to było przez ten olej. No ale to nie jest do końca prawda, no bo cały ten balans do kwietnia 1941 roku, no to było to, że Japończycy jednak tak balansowali na tym poziomie pomiędzy Ameryką i Rosją. W Rosją, no i Brytyjczykami, Anglikami, no i resztę Europejczyków. Matsuoka, on pojechał do Niemiec, spotkał się z Hitlerem, no chciał się w czasie tej europejskiej podróży, chciał się zorientować, jakie są intencje Hitlera, czy Hitler będzie atakował Anglię, czy Hitler będzie atakował ruskich, no bo jeżeli będzie atakował przez kanał angielski, czy będzie szedł dalej z Polski na wschód. To operacja Barbarossa, no to był czerwiec, 22 czerwiec, 41 rok. Także jeżeli Hitler by powiedział Matsuoce, że potrzebuje pomocy, japońskiej po to, żeby Japończycy zaatakowali Rosję od Syberii, no to wtedy Japonia przypuszczalnie by zaatakowała Syberię w koordynacji z Niemcami, kiedy oni zaatakowali 22 czerwca w czasie tej operacji Barbarossa. No i Pearl Harbor w Ameryce, na Hawajach, w sumie nie tej kontynentalnej Ameryce, no to napad na Pearl Harbor by się nie zdarzył. Ale to, że Hitler nie ufał Japończykom, nie ufał Matsuoce, no ale dał Ribbentrop, no to dał jakoś Japończykom do zrozumienia, że plany są takie, że będą atakowali. Także Hitler dał jakiś powód, żeby Matsuoka zdradził go do tego, żeby się dogadał ze Stalinem. W sumie z jakiejś takiej złości czy z zemsty. No ale kiedy Matsuoka ze Stalinem był tam w Moskwie, no to podobnie szchlali nieźle, podpisali ten układ nieagresji. No i później jak pociągiem odjeżdżał Matsuoka, no to na nie kacu i z niezłą radością wyjeżdżał. No w tym czasie, no to co to mogło być? No, normalni ludzie rozumieli, że te akt neutralności
no to spowoduje dużo zmian. Matsuoka był przeciwko temu, że Rosjanie w zasadzie wpychali się w tej na południe Azji. No i później jak wytrzeźwiał, no to właśnie zastanawiał się, o co to chodzi. No i w sumie sam zrobił to, co nie wierzył, czy nie przypuszczał. Po tym jak Hitler napadł w czerwcu na Rosję, no to Matsuoka pomimo wszystko chciał zniszczyć ten pakt o nieagresji. No i chciał zaatakować Syberię i chciał pomóc Niemcom, no ale cały gabinet, cały rząd japoński po prostu odsunął go od władzy. No i Rosjanie po prostu walczyli przeciwko Niemcom. Japończycy nie pomagali Niemcom. No i w Japonii no to zaczęły się spore przemiany te polityczne. Stalin również mieszał w Ameryce. Stalin w Ameryce, on miał szpiega, asystenta ministra skarbu, Harry Dexter White. No i White no to był w zasadzie, on był szpiegiem w tak zwanej operacji Śnieg. No i cała ta operacja Śnieg no to polegała na tym, żeby Amerykanie, przekonać Amerykanów do tego, żeby zrobili nieprawdopodobne embargo ekonomiczne na Japonię, żeby Japonia zaatakowała właśnie Stany Zjednoczone. White, no to on był autorem takiego listu, notatki przekazanej do ambasady japońskiej w listopadzie 1941 roku. To ta notatka, no to jest nazywana od imienia Cordell Hull. Cordell Hull, to on był sekretarz stanu. No i on w zasadzie to tam napisał, żeby Japonia wycofała się z Chin, no i żeby Japonia wycofała się z Indochin, czyli Wietnam, Tajlandia, te rejony. Tak jak Stalin przewidywał, ta neutralność z Japonią zapewniła mu ten spokój na Dalekim Wschodzie. No i pozwoliła na zabezpieczenie wschodniego frontu, dlatego że Niemcy by zniszczyli ruskich dużo szybciej i dużo łatwiej, tyle tylko, że Ruscy przewozili z powrotem te wszystkie wojska z Dalekiego Wschodu, z Syberii na front wschodni, dlatego że Mieli szpiega w Tokio, w niemieckiej ambasadzie, Richard Sorge, i on im przekazywał te wiadomości. Właśnie wszyscy ci żołnierze z Dalekiego Wschodu pojawili się na tym od września 1941 roku, już zaczęli jechać na front wschodni, bo Japończycy powiedzieli, że nie wejdą. Sorge no to wiedział o tym, że Japończycy zaatakują Amerykę i zaatakują brytyjskie pozycje na Pacyfiku, po tym jak się wszystkie te negocjacje rozpadły. Stalin mógł poinformować w sumie aliantów amerykańskich i brytyjskich, no ale nie poinformował. Także Jałta, Teheran, no to jest też tego rodzaju oszukaństwo. Stalin zatrzymał ten wiadomości wywiadu, dlatego, bo oni mogliby użyć to przeciwko Hitlerowi, dlatego, że chciał, żeby Japonia zaatakowała Amerykę. No i Japonia zaatakowała, tak jak się dogadywali, to Japonia i Ruscy mieli wspólny cel, żeby Anglików, Saksonów, Amerykanów po prostu zniszczyć, bo tak jak mówił, Rosja nigdy nie była przyjacielem Anglików, Amerykanów, to tym bardziej nie będzie teraz przyjacielem. Tak, także Polski przyjacielem też nie był. Do lipca 1941 roku, czyli już po tym najeździe Niemców
Niemców na Rosję. Stalin domagał się od Roosevelta, żeby Roosevelt zadeklarował się, że jeżeli Japończycy by coś zrobili na Syberii, no to Ameryka powinna jako aliant coś zrobić. Tyle tylko kiedy Roosevelt zapytał się w drugą stronę, no to Stalin powiedział, że jest neutralny. No Stalin dotrzymał tego swojego słowa, pomimo tego, że Europejczycy, jak Anglia była zaatakowana, nie otworzyła tego drugiego frontu przeciwko Hitlerowi, no to jednak Stalin nie walczył przeciwko Japonii przez 4 lata. Nawet Stalin, Amerykanie jak latali bombardować Japonię i czasami wracali i lądowali na terytoriach rosyjskich, no to tam bombowce B-52, no to Stalin skopiował łącznie z dziurami załatanymi nitami, także część amerykańskich samolotów to były ruskie samoloty, to były kopiami. Wielu tam setki ludzi z samolotów, którzy tam wylądowali, no to byli w obozach w zasadzie sowieckich oficerów i żołnierzy. Japonia to tak dziwacznie się zachowywała, no bo w zasadzie Ameryka, no to miała ten land and lease, czyli 10 milionów ton sprzętu wojskowego poszło przez Władywostok przez 5 lat do 1945 roku i to płynęło przez tereny w sumie japońskie, no bo Władywostok, no to jest tam dużo na południu. Japonia pozwalała na to, no bo w zasadzie mówiła, jak Amerykanie dają sprzęt ruskim, no to sami nie mają sprzętu do walczenia z Japonią. Jakoś tak dziwaczne to było rozumowanie, no ale tak nieszczęśliwe dla Japonii. Stalin był tylko lojalny do wtedy, kiedy mu to pasowało. Stalin powiedział, że zaatakuje Japonię 3 miesiące po tym, jak upadnie Berlin, no i to faktycznie w maju, czerwiec, lipiec, sierpień, w sierpniu rzucono pierwszą bombę na Hiroshimę, Japonia się nie poddała, no to wtedy zbombardowali Nagasaki, no i wtedy Japonia się poddała. W międzyczasie Rosja wcześniej jednak weszła do Mandżurii, Japończycy wycofali ponad 100 milion żołnierzy w tym czasie, Ruscy opanowali Wietnam, Indochiny, Mandżurię i całe te południe, plus chińscy komuniści z rządem przedwojennym wyganiali Japończyków, no ale nie weszli. Japończycy, Rosjanie nie weszli do Japonii, no i dzięki Bogu, no bo jeżeli by weszli, to by opanowali na długi okres czasu, no ale to pozwoliło im zająć dużo Chin, no i doprowadzili do tego, że Mao Tse-tung zwyciężył z komunistami w Chinach, no bo on jeszcze do 1948 roku, Mao Tse-tung, walczył z rządem przedwojennym. Rząd przedwojenny wyjechał na Tajwan, no i dzisiaj, na dzień dzisiejszy wygląda na to, że Chiny mówią do Ameryki, do Bidena, mówi zamknij twarz, no bo my chcemy się złączyć z Tajwanem. No i jest możliwe, że Chiny za kadencji Bidena po prostu opanują, tak jak opanowali Hongkong, tak jak jest duże prawdopodobieństwo, że zajmą Tajwan. Tak, także to jest historia nieprawdopodobna. No, Hitler, Stalin, no to po prostu przebiegła
przebiegły list. Ameryka pozwoliła Stalinowi, dała się wyrolować. Polska dała się wyrolować komunistom. Także 13 kwietnia 1941 roku, to był dzień wielkiego wstydu i wielkich zmian na całym świecie. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Polecaj gdzie możesz, rozsyłaj gdzie możesz, pisz, komentuj. Do następnego.